I tutaj stoi budynek, który przed wojną był miejscem, gdzie szkolono młodych lotników. To była szkoła dla nowych lotników, dla prowadzących samoloty. I oni byli do 1943 roku, a w 1943 roku zostali wywiezieni do Prenzlau. Oni tutaj przeprowadzali różne ćwiczenia i potem była tutaj szkoła rosyjska. Okej, czyli tutaj była szkoła pilotów i w 1943 oni się wynieśli. Tak, i potem po wojnie Rosjanie, jak tu przyszli, to urządzili szkołę podstawową. I tutaj były straszne warunki, bo sale były, składały się z tych koszarowych sal. I tam jeszcze do tej pory to tam niektóre są, tak jak mojego tego siostrzenicy syna Mateusza, to on ma takie wnęki, bo te wnęki służyły do karabinów, stawiano